Katarzyna Bosacka, dziennikarka i popularyzatorka zdrowego odżywiania, znana z programów Wiem, co jem oraz Wiem, co jem i wiem, co kupuje, aktywnie dzieli się swoją wiedzą na temat zdrowej diety i bezpieczeństwa żywności. Ostatnio, na swoim profilu na Instagramie, Bosacka przybliżyła kwestię uprawy bananów, zwracając uwagę na użycie pestycydów i konserwantów które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie konsumentów oraz środowisko. W swoim wpisie bosacka zamieściła zdjęcie kiści bananów z charakterystycznym białym nalotem. Zaznaczając, że banany są jednymi z najpopularniejszych owoców na świecie, ale ich uprawa często wiąże się ze stosowaniem licznych środków chemicznych Wskazała, że większość plantatorów uznaje użycie pestycydów za konieczność, jednak ekolodzy podkreślają ich szkodliwe skutki dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego Dodatkowo, Bosacka zwróciła uwagę na proces konserwacji bananów który obejmuje zanurzanie świeżo ściętych kiści w basenach z konserwantami, co ma na celu przedłużenie ich świeżości. Podniosła również problem pleśni, która może tworzyć na owocach szkodliwy biały nalot. Szczególnie, gdy są one przechowywane w niewłaściwych warunkach lub są uszkodzone. Post Bosackiej stał się przyczynkiem do dyskusji na temat bezpieczeństwa żywności i znaczenia świadomego wybierania produktów spożywczych. Jej zaangażowanie w edukację na temat zdrowego odżywiania i promowanie świadomego konsumpcjonizmu ma na celu zwiększenie świadomości konsumentów na temat pochodzenia i sposobów produkcji żywności, które spożywają. Dziękujemy za oglądanie. Nie zapomnij subskrybować kanału Gwiazdy Ludzie24H.